mama, ja jako mama, to jest jazda, nie? Dla mnie straszna. Na zasadzie takiej, że jakby dalej w to nie mogę uwierzyć, że ja jestem mamą, bo czuję się tak strasznie tak samo. Młodo, no wiadomo, ale tak strasznie tak samo jak wtedy. Nic się jakby nie zmieniło, jeżeli chodzi o mnie, że ja się nie zmieniłam po ciąży, jako ja, jako Jacqueline. I tylko oczywiście sytuacja się zmieniła, żeby przyszła do mnie moja mała, śliczna istotka i kochana. Także to jest takie, to jest niesamowite. Ja zawsze mówię, że po prostu dziecko przyszło do mnie, do mojego życia, a nie ja się podporządkowuję pod dziecko. Właśnie zauważyłam, że dużo podróżujesz z córką, a wielu młodych rodziców się boi. Jakie masz dla nich rady? O Jezu, ja też się bałam, ale ja powiedziałam, chcemy jechać do Wietnamu, musimy odwiedzić rodzinę, znaczy musimy, chcemy. I ja mówię, no to jedzie z nami. Miała wtedy 4,5-5 miesięcy, no to kurczę, no to była masakra na zasadzie, wiesz, Jezus, organizacyjnie, tu wózek jaki, tutaj to, tutaj jakaś moskitiera, to jakieś takie różne rzeczy, no przysięgam, 1000 rzeczy, o których musisz pamiętać. I było to troszeczkę trudne, ale wszystko się da. I było zajebiście. Miałaś jakieś takie przykre momenty, że byłaś taka wykończona, albo jakieś sytuacje na lotnisku? Nie. Nie, no wiadomo, że trochę więcej masz bagaży, tak? Bo tak to ogólnie zabierasz wszystko w jeden plecak i heja, dziękuję bardzo. No wiadomo, że z dzieckiem masz więcej bagaży, no to jest trochę takie... A jak córeczka się odnajduje w podróży? Bardzo dobrze. Akurat mam to szczęście, że bardzo dobrze. Śpi, jest grzeczna. Najważniejsze, że zje, to wtedy jest grzeczna. No i też jest właśnie ten taki zegar, gdzie musisz wiedzieć, żeby nakarmić, napoić i wtedy będzie grzeczna. Każdemu się chyba takie... Nie każdemu, tak uważam. Dlatego mówię, że jestem szczęściarą, jeśli chodzi o moją małą. No. A twój partner też się odnalazł w roli ojca? Bardzo, bardzo. Pomaga ci. Tak, tak, tak. A jest ode mnie młodszy rok, więc to jest dziwne. Zazwyczaj ci młodsi to tacy bardziej crazy, nie? Ale on jest bardzo taki dobry tatuś.